Cześć, Hubert Konarski, firma Agri. Dzisiaj znajdujemy się na plantacji truskawek w okolicach Mszczonowa na Mazowszu. Odmiana marmolada, najpopularniejsza odmiana tutaj w rejonie grójeckim. Obecna faza pełnia kwitnienia. Znajdujemy się na plantacji, która była częściowo przykrywana agrowłókniną. Jesteśmy na granicy, tam gdzie plantacja była przykrywana. I gdzie była przykrywana, możemy zobaczyć, że wszystkie kwiaty są zdrowe. Tam gdzie już zabrakło tej agrowłókniny i była ta truskawki nie były w pełni przykryte, większość kwiatów jest uszkodzone. Niestety, no, te kwiaty mniejsze, drobniejsze są zielone, ale to już nie wydadzą one takiego plonu, więc tutaj w rejonie centralnej Polski też te straty w truskawkach występują, pomimo tego, że temperatury nie spadły bardzo nisko, 3-4 stopnie poniżej zera, ale no to jak widać jest to krytyczna temperatura dla truskawek. Pełnia kwitnienia, więc wchodzimy w okres najważniejszy w ochronie. Już docierają do mnie głosy, że zaczynają się problemy z szarą pleśnią. Tutaj też na tych truskawkach uszkodzonych, które są łatwiejsze do infekowania, można zauważyć pierwsze objawy szarej pleśni. Pytacie, jakich rozwiązań teraz używać? Uważam, że ta strategia powinna być opracowana już na starcie na cały ten okres. Z racji tego, że teraz jest czas największych infekcji, największego zagrożenia, myślę, że plantatorzy powinni sięgać po mocniejsze substancje, po środki, które działają układowo, systemicznie i działają również interwencyjnie, więc będą wyniszczały to, co już zostało zainfekowane, ale również chroniły kwiaty. Bo często plantatorzy mylnie podchodzą, zostawiając te mocniejsze substancje na czas zbiorów, tuż przed zbiorem, a teraz próbują opierać się tylko na substancjach kontaktowych. Moim zdaniem jest to mylna strategia, ponieważ to teraz dochodzi do tych największych infekcji. Jeżeli teraz sobie ograniczymy tą presję ze strony szarej pleśni, to później będzie po prostu łatwiej. Bo jeżeli mamy objawy już w trakcie zbioru, to później jesteśmy tylko w stanie gasić tą sytuację. Już nie zapobiegniemy tym infekcjom, które miały miejsce wcześniej. A to teraz przez te kwiaty dochodzi do infekcji i patogen rozwijając się czeka, aż ta roślina będzie bardziej podatna, tak? Czyli owoc dojrzewając będzie tracił jędrność, będzie bardziej miękki i wtedy widzimy te objawy w postaci nalotu grzybni. Grzyb tylko czeka, żeby móc się rozwijać. Więc powinniśmy uderzać teraz mocno. Myślę, że powinniśmy sięgnąć po takie preparaty jak na przykład Luna Sensation, Frupika, Signum, więc preparaty dosyć mocne, a preparaty kontaktowe powinniśmy już w tym momencie odstawić i może sięgnąć po nie, jeżeli mamy mniejszą presję lub jako dodatek do tych substancji systemicznych. Co więcej, ze szkodników będzie narastała presja przędziorka chmielowca. Należy regularnie lustrować plantację pod kątem obecności tego szkodnika. Gdy zauważymy, powinniśmy wykonać zabiegi zwalczające. Nie czekamy, aż objawy będą widoczne na liściach, bo wtedy będzie trudniej go zwalczyć. I też musimy przestrzegać okresów karencji. Jeżeli chodzi o te ostatnie opady, należy się spodziewać, że nie tylko zwiększą nam presję szarej pleśni, ale też gdzie w poprzednich latach był problem z chorobami odglebowymi, powinniśmy mieć to na uwadze, że one w najbliższych dniach też się mogą pojawić. Czy to będzie antraknoza, czy skórzasta zgnilizna, verticillioza, wszystkie te choroby mogą w najbliższym czasie przybrać na sile. Okres kwitnienia to czas, kiedy powinniśmy dostarczyć truskawkom tą drugą dawkę azotu. Standardowo od lat utarte 100 kg saletry wapniowej wysianej na hektar odpowiednio zaopatrzy w tym momencie rośliny w azot, bo cały czas buduje się ta masa zielona roślin, kwiaty też rozwijające się mają zapotrzebowanie w składniki odżywcze. Myślę, że to na ten moment z tych najważniejszych problemów
Tyle będziemy starali się przekazywać Wam co kilka dni, jak sytuacja wygląda dalej. I jeżeli macie jakieś pytania, prosimy o kontakt, będziemy starali się odpowiadać na Wasze pytania i pomagać Wam w Waszych problemach.